Zmieniające się obrazy. Kościół wśród drzew. Rolnicy w ludowych strojach przy posiłku. Kobiety przed chałupą. Jedna trzyma na ręku niemowlę, druga wielką chałkę. Dziewczęta idące polną drogą. Na tle obrazu napisy. Stowarzyszenie Klucz w ramach programu Etnopolska 2021 zaprasza na cykl filmów o tematyce obrzędowej pod tytułem Czerpiąc z dziedzictwa przodków. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Znaki graficzne. Ministerstwa, Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Klucz i Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Tytuł Sianokosy. Letni dzień. Na łące pod lasem pracują kosiarze. Mężczyźni w słomkowych kapeluszach i luźnych białych koszulach. Sami swoi. Ojciec, syn, dwaj szwagrowie i zięć. Ojciec ostrzy kosę. Przeciąga po ostrzu osełką. Nadchodzą dwaj młodsi synowie. Kosiarze, lekko pochyleni, krzepko trzymają kosiska, czyli drzewce kos. Powoli idą przez bujną zieleń. Zostawiają za sobą połać zasłaną grubą warstwą skoszonych traw. Jeden ze szwagrów rozrzuca je grabiami. Drugi szwagier pracuje w skupieniu. Rytmicznie powtarza zamaszyste ruchy, sunie kosą. Łukowate ostrze zagarnia i ścina trawy. Wodoki, idę do domu, coś wam tu przyniesie, a my tutaj się kończy. Ojciec odchodzi, pozostali pracują. Szwagier uderza młotkiem w obręcz mocującą ostrze. Wraca ojciec, niesie butelkę. O, tymi świeże łopotki, coś ich tam uleciało. No widzicie, przyklemy trochę, o jak fajnie. Ale się pić chciałem. Ojciec napełnia szklaneczkę, wychyla do dna. A to zdrowie! Szklaneczkę unosi szwagier, wypija jednym haustem. Otrząsa się, wyciera usta rękawem, oddaje szklaneczkę ojcu. Około 60, dobre, dobre. Chwali szwagier. Ojciec z butelką i szklaneczką podchodzi do synów i drugiego szwagra. Wszyscy stają wsparci o kosy. Ojciec. No wiecie, chodoki, pasowałoby ten kawałek tu ciupnąć, bo jutro baby z rana przyjdą, by to rozrzuciły wszystko, niech to snie. No, to jeszcze tak po jednym wypijemy i ciupnie. Dobra, wypijemy po jednym i weźmiemy się, skłosimy dzisiaj. Kiedy indziej, motyl przysiada na obsypanym kwieciem krzaku bzu. Przez pole idą ojciec i szwagier z widłami. Za nimi matka i ciotka niosą grabie. Kobiety są w białych koszulach i obszernych barwnych spódnicach. Na głowach mają chusty. Oj, nasza Marysia jest! A co jest Boże Marysia? Wszyscy są na łagodnym stoku pokrytym warstwą schnącego siana. Podrzucają widłami źdźbła, spulchniając żółknącą pierzynę. Ojciec wbija w ziemię pręt, drąży otwór. Najstarszy syn trzyma ostrewkę, rosochaty drąg, podstawę przyszłej kopy siana. Otwór gotowy. Syn wstawia ostrewkę. Matka. Jasiu, ty się uczy od ojca, jak to się robi, bo zapomnisz, nie będziesz nic umiał. Ty do miasta mi nie pojedziesz. Ostrewka osadzona w gruncie. Syn ociera spocone czoło. Ojciec przynosi stertę siana. Formuje kopkę. Pozostali zagarniają siano widłami i grabiami.
spokojnie. Ona się już też narodziła. Fajna, te kniory będą miały tego. No, piękne się. Piękne, piękne. A ten twój szwagier po czemu nie przyszedł pomóc? Aha, no widzicie. No widzicie. Chłopiec uwołał kostek. Kopka rośnie. Matka z lubością wącha siano. Ale koła proszę, a możesz się ze mną! Mimo chłopa swojego, ty ze swojego pilną! Ja to się koło zamówię! A weźcie to! A i no weźcie, weźcie! Robię przecież, zrobię, cały czas robię, no! Roześmiana córka grabi energicznie. Ojciec układa kopkę siana. Jest już wyższa od niego. Dobra, ej, piękna ta kopeczka nasza, piękna! Ci powiem, że Stasiu to zdolny. Matka podziwia kopkę. Ojciec krąży wokół niej z widłami. Odgarnia siano od dołu. Na dole trzeba podbić, żeby nie zasiekało. Bo jak jest szeroko dołem, wtedy to jest, zalewo jest mokre, bo to już gnije. Było jeszcze trochę narzucić, ale... Ojciec dorzuca siana. Uklepuje kopkę. Córka niesie okryty serwetką kosz. Wszyscy wstają w kręgu. Ciotka trzyma okrągły bochen. Kreśli nożem znak krzyża. Panie Boże, pobłogosław ten chlebuś, który będziemy spożywać. Miał Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No, dziękujmy za tą pogodę, co mamy. Właśnie podziękować Bogu za to, że pogoda nam sprzyja, możemy sobie robić spokojnie. No, siadajcie wszyscy. Siedzą na trawie. Ciotka kroi grube pajdy chleba. Ojcu, daj się, daj. No. Jaśko, widaj też. Bo... Córka nakłada do kubków kwaśnego mleka z kamionkowego garnuszka. Są też ogórki, smalec i kiełbasa. Matka. Wyszedł Marysi chleb. Bardzo dobry. Dobry, no. Weźcie ten smalcu, bo Jadwigowa zrobiła. Ja lubię tak chleb z kwaśnym mlekiem są. Ojciec z apetytem je chleb, popija kwaśnym mlekiem. Marysia, my tak no, mi go dały, to byście już tak jakiego kawalera może dochałby. A, potrzebny mi to. A ile z ty będziesz chleb? Będzie 30 lod, jak będziesz już sama. Co my z ojcem? Ile będziesz? Jakie 30? Za tygodę, gdzie tu 19 ma dopiero. No, miała chyba ciotka, ty nic nie wiesz. Ej, bo... No, no co, no to mam tutaj teraz poradzę. A gospodarkę kto przyjdzie? Jasiek, który prowadzi babę następną do hałupy. I no Jasiek nie przyszedł. No ja się żenię? Ja się tam samym chlebem nie pożyję, z kiełbasy sobie. Nie, przyszedł. Matka podaje synowi pęto kiełbasy. Ciotka wyciąga rękę, coś pokazuje. Floryna pojechał w kłonie. Wszyscy patrzą na odległy skraj pola. Ja nie wiem, czy na tego ojca to i w kumy nie wezmą wnet. A młodszej twojej koleżanki. Nie mają mocnego. No nie mają. A ojciec już tyle ma. Ile już tych dziecek? No widzicie. Syn nadstawia kubek. Ciotka nakłada mu kwaśnego mleka drewnianą łyżką. Tak, daj się weź, dobra. Córka uśmiecha się do matki. Ej, tu palem, że jest robotny. No. My cię ożenimy. No zobacz, jeszcze kawalera ci znajdziemy jakiego? No. Jak będziesz... tobą źle mieć nie będzie. Ty nie będziesz sama siedziała. Ile ty możesz lat? Bo i sobie zapomniałam. On 30. Nie, tyle będziesz nie. Mecz. Nie. Ile wiosła? No. A jak bym chciała, żeby do szkoły posłać, to nie, nie pójdzie. A po co? O. Chłopa, nie szkoły, nie gospodarki, pysnie. Nie wiem, co to będzie z ciebie. Nie dojdę. Wszyscy roześmiani biesiadują na trawie obok kopki. Syn siedzi wsparty plecami o siano. Zsuwa kapelusz na twarz. Drzemie. Po jakimś czasie. Obok niego śpi ojciec. Nadchodzą kobiety. Nie robi, co ty nie robisz, co
Ojciec i syn niechętnie wstają. Matka. Energicznie grabi siano. Wszyscy biorą się do pracy. Kobiety i syn zagrabiają i przerzucają siano. Ojciec układa je wokół ostrewki. Powstaje druga kopka siana. Napisy końcowe. Scenariusz Halina Machel. Wystąpili: ojciec Stanisław Socha, matka Halina Machel, córka Ewelina Siepiela, synowie Daniel Siepiela, Arkadiusz Majewski, Konrad Majewski, ciotka Monika Malik, świagry Jan Biernacki, Wiesław Musiał, zięciu Marcin Korbut, muzyka Kapela Opatkowice, Marcin Korbut, Justyna Chmielek-Korbut, koordynator projektu Ewelina Siepiela. Kostiumy, wypożyczalnia strojów Aneks z Zakliczyna, szafa etnografa, zasoby Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Podziękowania dla właścicieli gospodarstw, w których mieliśmy możliwość nagrania obrzędów. Realizacja Krzysztof Kuchno. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska 2021.